Wyobraźmy sobie, że mamy torbę, do której wrzucamy kulę. No i tutaj wrzucamy 50 zielonych kul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. Nie będę ich wszystkich rysował. Załóżmy, że jest 50 zielonych. 50 zielonych kul. No i wrzucamy też 50 czerwonych. Wrzucamy 50 czerwonych tutaj. Narysuję ich też kilka, żeby było mniej więcej widać, o co chodzi. Czyli tutaj mamy również 50 czerwonych kul. I teraz wyobraźmy sobie taki eksperyment. Potrząsam tą torbą porządnie, żeby się porządnie wymieszały te kule. I wkładam rękę i wyciągam losowo jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo tego? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuję, że wyciągnę. Wyciągnę kulę zieloną. Wyciągnę zieloną. No, jeżeli jest ich tyle samo i te kule są takie same, jeżeli nie różnią się kształtem, rozmiarem, i nie widzę, po prostu losuję kulę, no to spodziewałbym się tego, że że prawdopodobieństwo tego, że wyciągnę zielono, będzie jedna druga, dlatego że jest tyle samo zielonych co czerwonych, więc prawdopodobieństwo wyciągnięcia zielonej kuli powinno być takie same, jak prawdopodobieństwo wyciągnięcia, wyciągnięcia czerwonej kuli. No dobrze, no to teraz wyobraźmy sobie, że wykonujemy eksperyment. Wykonujemy eksperyment polegający właśnie na tym, że będziemy losować. No i powiedzmy, że zrobimy 10 takich prób. Czyli nasz eksperyment polega na tym, że wykonam 10 takich prób. No i powiedzmy, że po 10 próbach, jedna próba to jest jedno losowanie. Wyciągam kulę, patrzę jakiego z koloru, wrzucam z powrotem do torby i powtarzam losowanie. To jest ważne. Po każdym losowaniu wrzucam kulę z powrotem i powtarzam losowanie znowu na takiej próbie, że mamy 50 zielonych, 50 czerwonych. Za każdym razem porządnie potrząsam torbą, żeby się wymieszały. No, i powiedzmy, że po 10 próbach dostaję taki wynik, że mam 7 zielonych, 7 zielonych i 3 czerwone. 3 czerwone. Czy ten wynik jest jakiś dziwny, niepokojący? No, myślę, że nie. No, jest to możliwe, że jeżeli prawdopodobieństwo jest jedna druga tych kul jest 50 zielonych, 50 czerwonych. Nie musi być dokładnie tyle samo zielonych i czerwonych, jak wykonam 10 prób. No Może się tak zdarzy, że 7 razy się trafi zielona, 3 razy się trafi czerwona. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się zdarzyło. Oczywiście wynik najbardziej prawdopodobny jest taki, że byłoby tyle samo zielonych co czerwonych, no ale mogą być pewne odstępstwa wtedy, kiedy wykonujemy konkretne próby. No więc tutaj nie czułbym się zaniepokojony. To znaczy, nie podważałbym tego, że tych kul rzeczywiście jest 50 takich, 50 takich, że one są rzeczywiście takie same. No po prostu tak się zdarzyło. Innym razem wykonałby 10, 10 prób i może akurat byłoby trochę więcej czerwonych. Na przykład 6 czerwonych, 4 zielone. Mogłoby się tak zdarzyć. No dobrze, więc to nas nie niepokoi. No ale powiedzmy, że wykonamy tych prób nie 10, a 10 tysięcy. Po 10 tysiącach prób. I powiedzmy, że wylosuje nam się w wyniku 10 tysięcy prób wylosuje się 7 tysięcy Zielonych i 3000 czerwonych. 3000 czerwonych. Jakbym coś takiego zobaczył, no musiałbym mieć dużo czasu, żeby 10 tysięcy takich prób wykonać. No ale powiedzmy, że mam tyle czasu i chcę zbadać, czy to prawdopodobieństwo wyciągnięcia żonych kuli rzeczywiście jest równe jedna druga. No to gdybym. 7 tysięcy razy wylosował zieloną kulę, a tylko 3 tysiące razy czerwoną, no to już tutaj bym zaczynał wątpić w to, czy rzeczywiście to prawdopodobieństwo jest równe jedna druga. Dlatego, że tutaj to odstępstwo przy tak dużej ilości prób jest już bardzo istotne. Tutaj jest bardzo duża liczba prób. 10 tysięcy prób to już jest bardzo duża liczba, więc tutaj bym się spodziewał wyników naprawdę mocno zbliżonych do siebie. Oczywiście mogą być drobne odstępstwa od tych 5 tysięcy zielonych i 5000 czerwonych, ale nie aż tak duże, nie o 2000 tutaj i o 2000 tutaj, w sumie 4000 różnicy. Więc gdybym otrzymał taki wynik, no to bym się zaczął zastanawiać, że być może coś jest nie tak tutaj z tym losowaniem. Może na przykład jest tak, że kule zielone są lżejsze, a czerwone są cięższe. Mimo, że mają ten sam rozmiar, to jak potrząsam tą torbą, to może te czerwone opadają bardziej na dno, zielone idą bardziej do góry, bo są lżejsze. No i jest bardziej prawdopodobne, że jak wkładam rękę, no to złapię za zieloną, może jest inna przyczyna, może na przykład powierzchnia tych kul jest inna, nie wiem, na przykład zielone są, nie, że czerwone są bardziej śliskie i się wyślizgują, a zieloną łatwiej jest złapać. No Można wtedy szukać jakichś uzasadnień, ale wygląda to już co najmniej podejrzanie. Przy tak dużej ilości prób, dodać, dostać tak duży rozrzut wyników. Przy 10 próbach to jest ok. 7 zielonych, 3 czerwone tutaj nie miałbym zastrzeżeń. Natomiast przy 10 tysiącach prób, tym dostał 7 tysięcy zielonych i 3 tysiące czerwonych no to tutaj to odstępstwo od, od takiego wyniku, który potwierdzałby, że to prawdopodobieństwo, no na drugie, jest bardzo duże. No bo tutaj, gdybyśmy obliczyli to eksperymentalne prawdopodobieństwo, eksperymentalne. Prawdopodobieństwo, które dostaliśmy po 10 tysiącach prób, no to ile ono by wynosiło? Eksperymentalne prawdopodobieństwo. Ono by wynosiło, tutaj mamy 7 tysięcy zielonych, czyli prawdopodobieństwo wylosowania zielonej. No to już w skrócie napiszę tutaj zielonej Z. Ono by wynosiło. W mianowniku mamy 10 tysięcy prób. Czyli tutaj bym wpisał 10 tysięcy, a w liczniku mam 7 tysięcy sukcesów wylosowania zielonej kuli. No więc to prawdopodobieństwo jest równe 70. 70, czy jak ktoś lubi, 70%. No i. To nie jest to samo co jedna druga, co 50%. I przy tak dużej ilości prób, no to uważam, że miałbym uzasadnione podejrzenia, że mógłbym powątpiewać w to, czy rzeczywiście prawdopodobieństwo wylosowania tej zielonej kuli było jedna druga. Tak jak już mówiłem, być może coś jest nie tak tutaj z tymi kulami. Może właśnie nie są do końca takie same. Na przykład, te, tak jak mówiłem, te czerwone mogą być cięższe, zielone lżejsze, czy jakaś inna jest przyczyna. I szukałbym raczej, raczej przyczyny tego, Dlaczego ten wynik odbiega od tego wyniku, niż pogodziłbym się z tym, że to tak akurat losowo wypadło, że, że tych zielonych było aż o tyle więcej niż czerwonych. Przy 10 próbach, no to jeszcze niewiele możemy powiedzieć, dlatego że taki rozrzut przy 10 próbach jest zupełnie akceptowalny i możliwy. Przy 10 tysiącach prób już miałbym wątpliwości. No właśnie, ale ktoś mógłby mi zarzucić że to są tylko moje odczucia. Mówiłem tutaj dużo o swoich odczuciach, o podejrzeniach itd. Oczywiście tym wszystkim rozważaniom można nadać bardziej formalny, matematyczny charakter. No i tym może w kolejnych filmach ze statystyki się zajmiemy. W każdym razie taka intuicja, która tutaj, którą tu chciałem przekazać jest taka, że jak wykonujemy bardzo dużo prób, to im więcej tych prób, tych prób wykonujemy, tym bardziej ta liczba, którą tutaj obliczyłem, to eksperymentalne prawdopodobieństwo, Powinna się zbliżać do tego rzeczywistego, teoretycznego prawdopodobieństwa, które mam wyliczone. Jeżeli tak się nie dzieje, bo tutaj też by wychodziło 70% po 10 próbach. Jeżeli tak się nie dzieje, jeżeli to się utrzymuje i, i zwiększanie liczby prób nie przybliża nas do tej liczby, no to właśnie to może wzbudzić w nas podejrzenia, że to prawdopodobieństwo nie oddaje rzeczywistości, nie oddaje tego, jak ten eksperyment jest tutaj przeprowadzany.